tu Grigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Industrial Revolution. No i co? Jesteśmy w elektrowni, która zaraz powstanie. Udało nam się zautomatyzować w poprzednim odcinku produkcję podajników. Jestem bardzo podekscytowany tym faktem. I dzisiaj chyba, tak jak sobie rozmawialiśmy pod koniec poprzedniego odcinka, zajmiemy się produkcją szybkich taśmociągów oraz wydaje mi się, że jednak musimy zautomatyzować produkcję sobie dużych ram żelaznych, małych ram żelaznych i tłoków żelaznych, dlatego że one będą nam potrzebne do różnych rzeczy typu scrapping machine, typu elektryczna kruszarka rud i elektryczny automat montażowy. Więc te rzeczy powinniśmy sobie zautomatyzować po prostu. Kontroler logiki w ogóle jest potrzebny. To jest rozumiem drugi poziom po układzie elektronicznym. No ale to wszystko, wiecie, możemy, że tak powiem, zrobić. Także, bez zbędnych ceregieli zajmiemy się produkcją elektrowni, budową. Mam nadzieję, że proporcje są takie jak w klasycznym Factorio. Jeśli nie, to szybko i boleśnie pewnie się o tym przekonamy. A na razie spróbujmy odwzorować po prostu to, co zawsze robimy. Czyli robimy tutaj tak. Tu stawiamy sobie boiler. Nawet możemy zrobić jeden przerwy. A, w sumie to nawet nie ma powodu. Boiler, rura, boiler, pyk, pyk. No i tutaj podajnik już elektryczny, słuchajcie. Tutaj tak, tędy wlatuje węgiel. Tutaj robimy boiler, mirror, pyk, ups, pyk, pyk. No i zostaje nam nic innego, jak po prostu połączyć to z przybrzeżną pompą. Na przykład tutaj. Zobaczmy. O, tak możemy postawić. Pyk. Zwykła rura. Bem, bem. O, nie da się. Tu możemy tak postawić w takim razie. Pyk. No i mamy wodę. Sprawdźmy w środku. Jedyne, czego nam brakuje, to jest paliwo. Ale na szczęście mamy węgiel tutaj już doprowadzony, więc możemy sobie od dołu poprowadźmy jednak. Zrobimy tak, ja to potem usunę. Lub nie. Zaznaczę to już do usunięcia, ale na razie nie będę tego robił. I teraz tak. I ups, z tej strony potrzebujemy coś zrobić. Pyk. No i zbierzmy trochę węgla do plecaka, żeby, że tak powiem, jumpstartować wszystko. Aha, jeszcze musimy ustawić oczywiście drewniane słupy. W ogóle, przepraszam. Ustawmy sobie w interfejsie, że jednak chcemy mieć 4 aktywne paski po otwierze, bo coraz więcej rzeczy będziemy potrzebowali. Nie, więc tutaj ustawmy sobie duże słupy, tu sobie ustawmy małe słupy. No i musimy to wszystko oczywiście jeszcze, tak jak mówiłem, podłączyć do sieci. Pyk, pyk. I to powinno być tak. Wy potrzebujecie, chłopaki, troszkę węgla. Bam. Kocioł w ruch, para buch. Działa? Nice. Wow, mamy elektryczność! Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego faktu. Wow. Nice. Dobra, czyli co? Wyprowadzamy sobie elektryczność tutaj. Z tej naszej ziemi egipskiej elektrociepłowni siekierki. Pyk. Pyk. Nice. Bardzo to jest ekscytujące, słuchajcie. Musimy sobie dorobić niestety trochę więcej tych dużych słupów. Gdzie są duże słupy? Brakuje nam miedzi. Miedzi nam brakuje. Mocne druty, z których się śmiałem. Aha, drut miedziany po prostu. A druty miedziane robi się z... Z czegoś tam się robi. Z ingotów chyba po prostu. Nie, z tych... Z patyczków, których nie ma, bo coś tutaj utknęła produkcja. Aha. Wow, ale w ogóle ten. Niespodziewane problemy. Okazuje się, że nie mamy w ogóle miedzi. A, bo crashery stanęły, bo nie mają zasilania. Bo coś tam i takie to życie właśnie. Piece zresztą też widzę tutaj odmawiają posłuszeństwa powoli. To napełnijmy wszystko, chociaż już oczywiście będziemy powoli przechodzili na
Swoją drogą, w ogóle może po prostu już tutaj doprowadźmy prąd i zmienimy podajniki w tych takich, wiecie, newralgicznych punktach. Nie, tylko podajniki. Na elektryczne faktycznie. A tych czemu nie chcecie ulepszyć? O fuck! Nice. Widzicie, co się stało? No dobra, kiedyś to posprzątamy, a teraz tak, wow, gdzie ja tutaj słupy wstawię przecież? Musimy zrobić tak. Zróbmy w ten sposób. Tu musi być akurat tutaj. Czyli pyk, pyk i pyk. Dobra. Tu leci kolejny słup. Tu zrobimy w ten sposób. Znaczy co, teraz długimi, których oczywiście nie mam, dlatego że nie mam tego, więc musimy krótkimi robić. Krótkich też nie mogę produkować, bo nie mam drutów miedzianych. Ajajaj, ale wszystko stanęło po prostu. Cała produkcja, wiecie w co, stanęła. Dobra, trochę możemy wykraftować. I zróbmy tak, zróbmy tak. Trzeba to poprowadzić teraz, żeby to miało sens. Niestety tak musimy zrobić. Prowadźmy tędy, no i już do elektrowni, a niestety dupa, nie do elektrowni. Chociaż trochę ich skraftujemy. Oczywiście nie mam miejsca na nic. O Jezusku. Dobra. Mamy duży słup jeszcze na szczęście jakiś. Ta elektryfikacja naszej bazy to jednak nie jest takie proste zadanie, jak się mogło wydawać na początku. To nic w tym modzie nie jest. Dobra, pyk. Nice. Sprawdźmy, czy to zadziałało, czy faktycznie... Tak, mamy podajniki elektryczne. I w ogóle nie zużywają one strasznie dużo energii. Wow, super. Jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Tutaj zróbmy drugie pole... wiecie czego. Pole węglowe. Ulepszmy tutaj na elektryczne długie podajniki. Spoko, posprzątam to, naprawdę. Tylko chcę już... aha, nie mam podziemnych taśmociągów. O Jezusku. O Jezusku, se narzekam w tym odcinku. Wow, to już 8 minut? Sorry, trochę się zagapiłem. W takim razie przyspieszamy działanie. Bo w końcu nic byśmy dzisiaj nie zrobili. To było niedopuszczalne. Czyli jeszcze co, pociągniemy troszeczkę na tych podajnikach spalinowych i ja potem to ulepszę wszystko. Jak już będziemy mogli się tym zająć. Pyk, 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 pyk i pyk. Dobra. Tu robimy w ten sposób. Mhm. Tu jest ok i tu musi być tak i tak. O. Teraz powinno być ok. Dobra. Aha, wam potrzeba doprowadzić jeszcze w ten sposób. Pyk. Ups. Pyk, pyk. Tu zróbmy tak i tutaj tak. Nice, czyli to już działa na prąd, zwykły, elektryczny po prostu. Tutaj sobie zróbmy trochę tych słupów jeszcze, żeby nie było. Wy, tak naprawdę was też już mógłbym zelektryfikować, ale to zrobię, że tak powiem, w swoim czasie wszystko. W sensie zrobię jak ten. Czemu wy tutaj nie przechodzicie? Czemu to się nie... tego... Coś się zepsuło.
Czemu nie działasz? Coś się tutaj stagowało. Dobra. To co, zajmijmy się muszę się napić, przepraszam. Zajmijmy się produkcją tych ram i pistonów. Dobra, myślę, że będziemy je produkowali tutaj. Albo nawet tutaj, chcę powiedzieć. Tak, tutaj je produkujmy. To sobie usuniemy. Na szczęście jest blisko elektrowni, więc możemy spróbować już pociągnąć tutaj kable, jak nam starczy tego. No nie, to zajmuje nam 100 lat. Musimy to ręcznie usunąć. Pyk, 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 pyk. Bez sensu to zrobiłem, no trudno. Jedna rama się robi 4 sekundy. To zróbmy... 4 automaty? Raz, dwa, trzy, cztery. I ten do dużych belek. Małe ramy robią się 2 sekundy, to zrobimy 2. Tylko gdzie pytanie? Żelazny pręt, żelazne nity. Czyli w obu nity są, czyli tutaj powiedzmy będą... środkiem szły... Czy tu wykładamy? Stąd bierzemy nity ze środka, powiedzmy. Przecież nie, na środek ten chciał... Brzeznazna belka i żelazne pręty. Czyli zróbmy tak. Jeden pas z nitami idzie po prostu tutaj, prawda? Możemy się tak umówić. I potem idzie jeden pas, kolejny, z... Po jednej stronie pasa będą pręty, po jednej belki. I w ten sposób zapewnimy wszystko, co jest nam potrzebne i nie będziemy musieli kombinować zbytnio. Czyli pręty mamy tutaj. Zróbmy sobie od razu tak. Nity. Nity mamy też tutaj. Pyk. Tu możemy tak zrobić. A belki gdzie są? A belki dopiero tutaj są. Czyli potrzebujemy zrobić sobie czerwony taśmociąg. Tu potrzebujemy zrobić tak. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Tu idzie w ten sposób i musimy to jakoś zmiksować. A tu potrzebujemy podziemny, który pójdzie tak. I teraz coś takiego chcę powiedzieć. Jakoś tak musimy to zrobić, o. Niezbyt eleganckie, ale za to działające rozwiązanie. Dobra, teraz to musimy usunąć. Mam nadzieję, że roboty się tym zajmą. Ja w międzyczasie wybieram to. Pyk, pyk, pyk. Tu zrobimy tak. Tutaj sobie wykładamy. Tu oczywiście potrzebujemy jeszcze długich podajników. Pyk. Potrzebujemy... Ale to jest miłe uczucie, układanie tych słupów. Daje to takie poczucie, że już nie będę musiał się martwić węglem, to jest super. W ogóle zastanawiam się, czy nie warto by tutaj zrobić automatów montażowych. 110 sekund trwa produkcja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zróbmy. Trudno, trochę czasu trwa, ale akurat zdążymy sobie przeprowadzić tutaj prąd. Gdzie są duże słupy? Tutaj są. Mam jakieś duże słupy jeszcze są? Nie, wszystkie zużyłem. Trudno, no to już. Puścimy na razie małymi. A potem to się pozmienia. Czyli zróbmy sobie tak. Pyk, 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 pyk. I tak chcemy tędy poprowadzić. Coś takiego zrobić, o. Bo i tak będziemy tam potem prowadzili. A tutaj jakoś, mam nadzieję, uda nam się to przerzucić. Udało się. Nice. Czyli ty wy tutaj sobie wykładacie małe te i wykładajcie je na tę stronę taśmociągu. Tutaj ja usunę ręcznie, bo inaczej to się nigdy nie stanie. Pyk, 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 pyk. Dotąd musimy usunąć tylko, więc.
Nice, udało się. Aha, nie chcę stawiać. To już postawmy elektryczne automaty montażowe. Wow, jakie kozackie. Widzicie tę śrubkę, która się tutaj obraca? Zębatkę? Ale super. Jak tam stoimy z użyciem prądu? Wow, strasznie dużo one zużywają. 120 kW. A ile to produkuje? 900 kW. Nie jest tak źle. Dobra. Raz, czekamy jeszcze chwileczkę, aż się wybuduje drugi. A w sumie już moglibyśmy, słuchajcie, stąd sobie wziąć te duże ramy i to by było szybciej. Czyli drugi już sobie możemy zghostować. Tu poprowadzimy w ten sposób, tu poprowadzimy w ten sposób, tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. I tu zrobimy tak, i tu zrobimy tak. Pyk. I będziemy wykładali na zewnętrzną część taśmy. Musimy postawić to, musimy postawić to. I oczywiście wybrać, co chcemy produkować. A chcemy produkować małe ramy żelazne. Pyk. O Jezu, jak super. W końcu. Aha, te belki się produkują strasznie powoli. Ale to wszystko wymienimy na elektryczne, spokojnie, kiedyś się to stanie. Teraz chcielibyśmy jeszcze tłoki żelazne zacząć produkować. One się produkują jedną sekundę, akurat możemy jeden automat sobie zbudować. A, już zróbmy dwa. Żeby nie było. I do tego, co jest nam potrzebne? Płytka, żelazny pręt i rura. Pręty mamy tutaj. Rury mamy tutaj, płytki mamy tutaj. Czyli powiedzmy, tutaj byśmy chcieli wykładać te rzeczy. Którędy by to tak naprawdę poprowadzić sensownie? Zróbmy tak. Stąd bierzesz sobie, drogi automacie, patyczki. To jest jakby umówione. Pistonki się robi tutaj. Tu robimy pistonki. Aha. I potrzebujesz jeszcze płytkę i rurę. Czyli rurę bierzmy, płytki weźmiemy stąd. Tu jest ten pas, który będzie leciał do tego. Czyli płytki bierzemy stąd. Załóżmy. Tu jest podziemny pas, a to bierzemy stąd. Tylko filtr na prawą stronę i to jest filtr, który daje rury. O, coś takiego. Byśmy chcieli zrobić. Nice, i to działa? Teraz się przekonamy. Będziemy wykładali, pyk. Mamy pół pasa na coś, jeszcze nie wiem na co, ale na coś je wykorzystamy, bo oczywiście nie potrzebujemy. Tutaj zróbmy tak. Tu możemy dzięki temu zrobić tak. Nice, to się udało. A, musimy postawić tylko i wyłącznie już to. Tu zróbmy tak w takim razie już, oszczędzając przestrzeń, czyli tu produkujemy tłoki, bardzo fajnie. To usuńmy do końca. Już pomogę wam, roboty, bo inaczej tego nigdy nie zrobicie. Nice. Czyli co, to mamy wszystko zrobione. Jak tam stoimy z czasem? Ojojoj, troszeczkę się za tego zapomniałem. To co, tak naprawdę... Może zróbmy elektryczne automaty montażowe, a pasy sobie... Chociaż te pasy to chyba nie jest aż tak skomplikowane, żeby je zrobić. Guma naturalna, płytki miedziane, żelazne pręty. Chociaż to musiałem prąd doprowadzić jeszcze. I te rzeczone automaty montażowe byśmy sobie... Dobra, skraftujmy ich kilka. Trudno, dzisiaj dłuższy odcinek. O tamte 10 minut to się nic nie stanie. Zróbmy tak, pyk, pyk, pyk,
Dobra, mamy prąd. Czyli tu chcielibyśmy generalnie produkować sobie automat... Nie te, przepraszam, nie automaty montażowe, tylko taśmociągi czerwone. Czyli potrzebujemy żelazną płytkę miedzianą, żelazny pręt i żelazne koło zębate. Jak stoimy z tym wszystkim? Pręt i płytka. Dostarczamy to tutaj. Już. Więc może nie ma sensu znowu tego, wiecie, przenosić czy coś. Czy moglibyśmy tak zrobić? A, bo tutaj filtr ustawiłem. Aha, to mogę po prostu wcześniej to rozdzielić, nie? Robimy tak, wyśmienicie. Spaghetti. teraz potrzebujemy tylko śrubek i gumy naturalnej. Czyli gumę naturalną poprowadzimy sobie stąd. Aha, jeszcze żeby mnie coś nie zaskoczyło. Ty potrzebujesz płytki i ty... miedzianej? A nie żelaznej? Wow. Brąz. Miedź. Aha, to z żelaza się robi wszystko. Okej. Dobra, czyli tego potrzebujemy, tak? Nie to, że mnie jakoś tam, że się pomyliłem. To jest tak nazwane po polsku. Okej. Uff, już myślałem, że będziemy musieli coś kompletnie nowego robić. Strasznie mnie to przeraziło. Podziemne przejście będzie, powiedzmy, gdzieś tutaj dla gumy. Zrobimy tak, to zrobimy tak, tutaj tak. Tu musimy tak zrobić. No i tu oczywiście gumę jest na końcu, pyk. Usuńmy to, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra, czyli to leci tutaj. Super. No i musimy jeszcze jakoś te nieszczęsne... Tak powinniśmy zrobić. O, pyk, 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 pyk. To już tak rzutem na taśmę zrobiłem. I tutaj byśmy chcieli po lewej stronie wykładać zębatki. Pyk. Czyli mamy dwie taśmy generalnie. A ty czego potrzebujesz jeszcze raz? Przypomnijmy sobie. Aha, układów elektronicznych. Które mamy tutaj, więc wszystko się dobrze składa. Czyli mamy taśmociągi. Potem mamy taśmociągi, które są wkładane do tego. Potem mamy taśmociągi i pyk. Czyli tak, tu produkujemy to. Pyk, pyk. A nie, przepraszam, pyk. Tutaj produkujemy podziemne, tutaj produkujemy takie. A co się stało z moimi podajnikami? Skończyły mi się podajniki. Aha, i tutaj w ogóle powinniśmy oczywiście automaty montażowe zrobić wyższego rzędu już. Czyli to jest podajnik tak, to jest podajnik tak. Ty potrzebujesz tego i tego, i tego, i tego, i tego. I te dwie rzeczy idą tędy. I teraz tak, ty na pewno potrzebujesz tych rzeczy, czyli dajemy ci to i tobie też dajemy to. I tobie też. I to jest już pewnikowo, że cię wyrobiliśmy. Potrzebujemy więcej słupów, niestety. W ogóle to jakieś tam miedzi musimy sobie pozbierać troszeczkę. A tu mamy patyczki, super. Pozbieramy, zrobimy sobie troszeczkę więcej tego. Tu zróbmy tak, tu zróbmy tak. Dobra. W ogóle podłączmy to od razu. Pyk. Czy wy macie wszystko, czego potrzebujecie?
Nice. Przydałoby się zwiększyć szybkość wkładania rzeczy, no ale niestety wolnymi podajnikami tutaj nic nie wskuramy. Ty czego potrzebujesz? Aha, po prostu potrzebujesz więcej taśmociągów i płytek. Czy ty jesteś zadowolony? A ty potrzebujesz mimo wszystko stąd. I potrzebujesz stąd czegoś tam. O, to ciekawe. Motory się nie robią. Bo nie ma drutów miedzianych. Haha, bo przestaliśmy z jakiegoś powodu mieć produkować. No trudno. Tutaj prawym... Zajmę się tym za chwileczkę. Tutaj prawym puścimy sobie same płytki. Gdzie są te płytki? Gdzie są? Tu są płytki. Aż dotąd. No i tu będziemy sobie wykładali. W takim razie to może zróbmy tak, żeby już każdy środkowy wykładał i wtedy będzie estetyczniej. Tu zrobimy tak. Potrzebujemy pyk, pyk, pyk. Nie będę koniecznie nakładał tutaj ograniczeń, bo taśmociągów zawsze się bardzo dużo zużywa. Dobra, whatever. Kiedyś poprawimy te kable. Tu mogliśmy to jakoś przyspieszyć. Trzeba by... Chciałbym to przyspieszyć troszeczkę. Jednak. Czyli tu musiałem postawić, i tu musiałem postawić, i tu musiałem postawić, i tu, i potem w końcu tutaj. I zamienić to wszystko na podziemne. Tak, no i tutaj oczywiście coś takiego, i tu jest coś takiego już teraz, i tak, i tak. I tak, i tak. I teraz powinno być szybciej. Dobra, słuchajcie, udało nam się zrobić to, co sobie postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy. Moim zdaniem to jest wielki sukces. Czyli co, produkujemy taśmociągi szybkie. Produkujemy sobie... O, nawet mamy zasięg, żeby to zobaczyć. Produkujemy sobie ramy, duże, małe oraz pistony. Czyli w ogóle mamy wszystko, żeby tak naprawdę już za sekundkę zacząć produkować elektryczne automaty montażowe. Wow, ta elektryfikacja wsi i miast po prostu postępuje w zawrotnym tempie. Także myślę, że jak zobaczymy się następnym razem, ja już będę z powrotem w domu i myślę, że cała mapa będzie już, cała fabryka będzie zelektryfikowana, bo to jednak chwileczkę zajmie i nie ma sensu, żeby to robić na wizji. I co? I słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Gorigon.